trzymają mnie Znaczy nie jakieś musisz powiedzieć, zobowiązania. ile płaci, ile konkretnie, ale to No to ja struktura wiem, że nie zakupiła muszę mówić, najwięcej. ale też nie mogę mówić, która federacja najwięcej płaci, więc bo to są takie są zawarte w umowie A czy punkty. wiesz, no, możesz pod warunkiem, że jest to High League. Wiesz. No więc no nie mogę takich Ja mam ciągnąć. pytanie jeszcze do Denisa, po prostu, czy dużo sterydów bierze? To jest samo, ale tam nie mam żadnych tam spiny, tylko czy po prostu bierze, jak tak, czy to bierzesz dużo sterydów? Dużo sterydów? Mhm. Nie. A z czego ty kurwa? Czekaj chwilę. Z czego ty kurwa rżysz? Rżysz widać. A co widać? Napompowany jak balon jesteś, a. A to, że jest napompowany, ja tam genetykę, chłopie. Ja mam taką genetykę za ojcem, kurwa. Ja naturalnie ważę 100 kilo. Jeszcze 6 lat temu w ogóle tak nie wyglądałem. A to 6 lat temu, a teraz mam 24 lata, 3 lata miałem 6 lat temu ile miałem? 18 lat. Tylko bez pytań matematycznych, błaga. Ale dobrze powiedziałem. Dobra, okej, to wszystko. To bardzo dziękuję za odpowiedzi. No i jakby co, mordeczko, ja też mam taką genetykę, zapamiętaj, trzymaj się. No to cenę, dzięki. Cześć, cześć. Kurczę, dużo, dużo różnych kwestii tutaj padło, ale pociągnijmy ten temat, bo mówisz... Ja napierdolę sterydami, to będę 130 kilo ważył, kurwa, chłopie. Kurwa, zajebiście. No, więc mnie pierdol głupot. Wali, jeśli leci... Ale po co mam wali, jak ja wolę mieć w miarę sportowaną sylwetkę i też planuję sobie do 100 kilo zbić. Póki co to jesteś ulany, kurwa. Chłopie, mam lepszą kostkę, większą kostkę od ciebie, kurwa, tak, na pewno. Pokaż. A to pokazywałem, jakbym mały, kurwa. No właśnie. Ci mogę pokazać, ale z bliska. Dobrze. Denis. No coś masz ciągoty do tych chłopaków. Ile ważysz? Ile ważysz? Ile ważysz? 86 kg, 85. To chłopie, weź zdejmij tutaj kurwa, rozbij się, pokaz widzom jak wyglądasz. Jesteś kurwa zalany, kurwa baranem. Nie, no nie jestem zalany. No jak kurwa nic, jak no, jesteś, nie chłopie. No wiecie... Ja ważę 85 kg, to ja bym tak był wyżyłowany, że ja pierdolę. Dobrze. Panowie, wiecie do czego to prowadzi. O mojej sylwetce. Albo o tym gadacie, albo pokazujecie. Innej opcji nie ma. Zobaczcie no, zobaczą wszyscy na ważenie, na walce, tak? Czy... Pokażecie, że tak powiem, czy... No na ważeniu tylko będzie, prośba, na ważeniu nie, będzie uważajcie widać, na mikroporty. Nie, no nie będę się rozbierał teraz, na ważeniu. Nie jestem kurwa... No dobrze, no to panowie macie w takim razie dodatkowy cel, żeby się dobrze pokazać dzień przed galą na ważeniu. Czy ja mam wyjebane swój bieg, no wiesz, on coś tam chce udowodnić i mi to coś zarzuca, kurwa. No ale wracając do tego tematu, bo wiesz, mówisz, że jesteś prosty, szczery, charakterny chłopak. Jeśli chodzi o sterydy, kiedykolwiek coś było? Tak, kiedyś brałem sterydy. Aktualnie biorę krótkiego teścia raz na 3 dni, jak ktoś coś się zna na tym. I moim zdaniem to nie jest kurwa jakoś bardzo dużo. Kto ma wspólnego coś ze sterydami, to wie, jak jest. I też chyba coś mieli wspólnego kolego, także wiesz, ile to jest centymetr krótkiego testosteronu, tylko krótkiego testosteronu, to chyba wiesz, czy to jest dużo, czy nie. Mhm. Więc sobie sam możesz na to pytanie odpowiedzieć. Co to za wigilia? A nie jestem z osób, które farmazony sieją. Co to za wigilia, jak nie bijesz teścia? Dobrze, ciśniemy z kolejnym telefonem. Kogo witam, kogo goszczę? Witam z tej strony, Marcin z Leśnej Doliny. Cześć Marcin, hej. Witam, miałbym jedno pytanie do Alana, można? Proszę bardzo. Pytanie brzmi takie, czy ma już zakupiony podwójny suspensor na walkę? Mam zakupiony, bardzo dobry, metalowy, stalowy. A teraz tak na poważnie, bez żartów, to dlaczego na przykład każdy cios w brzuch musi zahaczyć no, o genitalia? Ziomuś, bo on jest pizdą. Nie, no i po co się udzielasz, no i po co wyzywasz, kurwa? No bo tylko... Kapiszonie jeden, po co mnie wyzywasz ty? No po co? No widzisz, no, sam się prujesz, kurwa, a potem mówisz, że ja cię wyzywam. Dobra, pogadaj sobie, no, jeszcze ale, możesz. No ale odpowiedz na to pytanie. Mówię, jest oczywiście piłek. Kąśliwe, ale... No nie jakieś zahaczenie o brzuch. No to jeżeli, kurczę, ktoś mnie kopi, gdzie często było, zresztą było zauważane to na slow motion, gdzie rzeczywiście dostawałem po tym kroczu, tak? Więc to było zauważone na slow motion, więc ja nic nie udaję. Mhm. Ty akurat jakby, Denis, tego tematu nie poruszałeś. W jakiś sposób też jest to coś, co sprawia, że nie szanujesz swojego przeciwnika? A jakie pytanie? Bo sorry, zaleciłem no, się. No właśnie te ciosy w krocze, które no, niby nie były... Nie widziałem, ale słyszałem. To jak kolega tam zauważył, co tutaj jest, co telefonuje do nas, to nie ma słuszną uwagę, bo już to słyszałem wiele razy. Okay. Dlatego powiedziałem, że jest pizdą. Marcinie, czy masz jeszcze jakieś pytanie? Nie, to już wszystko wyjaśnione. Znaczy to było wszystko wiadome, no to pozdrawiam. Pozdrawiam. Dobrze, trzymaj się, hej, cześć. No kurczę, powiem szczerze, jak na razie, Alan, te pytania są bardzo jakby przeciwko tobie. No bo jak ktoś jest normalny i ma mózg, jest inteligentny, to zobaczą, że jestem normalnym chłopakiem, a tutaj jest zwykła dętka siedzi obok mnie, więc będą się pruć do niego nie do mnie, zobaczysz, tak? Kurwa, a jak będzie ktoś dzwonił, będzie się pruł, no to dla mnie to jest zwykły kurwa nieudacznik życiowy, który siedzi za kamerami, przy laptopie albo przy komputerze w kominiarką kurwa na mordzie
I tyle masz życia. A tu dzwonią normalne chłopaki, które ci powiedzą to prosto w mordę. No z tego co słyszę, to kurwa coś sami małolaci kurwa przed komputerem. Ale takie małolaci ci prosto w mordę to powiedzą, bo się ciebie nie boją. Nie powiedzą. Nie powiedzą. Jak ja zaraz ci przyprowadzę 15 lat, to ci zaraz ci nakapię na dupę. Dobrze. No jeżeli będzie ich 15, to tak. Każdy z nich pojedynczo mu napierdoli. Tak, pojedynczo to na pewno. Ci pokażę takich małolat, bo to by ci wpierdoli raz, dwa. No Denis masz dosyć ciekawą... Nie, bo to na gołe pięści byś nie wyszedł. Sorry, oni się biją tylko na gołe pięści. No. Powiem, że takiej walki byś nie podjął. Na gołe pięści, gimbusy? Kurczę, hardkorowo, grubo. Powiedz mi, i tak nie jego liga. Denis, bo trochę tak z tego, co mówisz, wynika, że są jakby dwa kierunki. Albo ktoś jest sztywniutkim ziomeczkiem i to jest i wtedy jest jakby po twojej stronie, widzi, że ty jesteś normalny, szczery i tak dalej, i tak dalej. No, a jeżeli nie, no to od razu jest fają i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy rzeczywiście dla ciebie to jest takie bardzo zero-jedynkowe, że nie, jeżeli albo ktoś dla mnie będzie... ktoś jest normalny, albo dla mnie ktoś jest zwykłą parówą. Dla mnie to nie ma półśrodków. Chodzi mi bardziej o to, czy każdy, kto się z tobą nie zgadza, nie wiem, rozmawiacie o czymś i ktoś się z tobą nie zgadza, to z automatu jest nie, zły nie, i niedobry? Nie, broń Boże, broń Boże. No, kto się czepia o rzeczy, które nie powinny być miejsca. Kto się pruje, kto się pruje do mnie, a nie zna w ogóle tematu, kto się wypowiada na temat, o którego w ogóle nie ma pojęcia. Nie wiesz, nie wie od A do Z, tak? Jak czegoś człowiek nie wie, no to się nie wypowiada. Dla mnie to jest normalne. Nie można kogoś oskarżać o coś, co kurwa nigdy w życiu nie zrobił. Bo jak ktoś ma jakiś problem, niech przyjedzie, wyjaśni mu się od A do Z, jak to wyglądało i zmieni zupełny punkt widzenia. A jak ktoś coś ci pokazuje i ty patrzysz, o kurwa, co za łeb, co on w ogóle pisze? No tak wiadomo, jak się jest mało inteligentny gościem, no tak kurwa, to tak się dzieje. A jak ma się mózg, to się zrozumie. Rozumiesz, o co chodzi? No tak, no jakby fałszywe oskarżenia mogą komuś nieźle narobić syfu. To na pewno. Mogą narobić syfu, tak. Alan, pytanie do ciebie, bo no, tak jak mówię, widzimy, że tutaj te telefony jak na razie są mocno negatywne. Ja jestem skupiony na was. Mogą mnie obrażać, mogą mi cisnąć. Ja się tym nie przyjmuję, jestem skupiony już na walce. Zostało ile raptem 10 dni, tak więc ja jestem skupiony na walce, nie przyjmuję się. Ale nie o to pytam, nie o to pytam, Alan. Bardziej chciałem zapytać o to, czy nie wydaje ci się, że to może być z tego względu, że no ty jesteś o wiele bardziej popularny w internecie niż Jaki niż bardziej Denis. Popularny on jest w internecie? Chyba w sensie, z głupstw, chyba w sensie, wiesz, chodzi mi o poziom, wiesz, tam, no, nawet jeśli patrzysz na wiesz, like. Ja, i tak ja nie uważam się za osobę popularną, uważam się za jakoś tam w małym stopniu, ale no daje ci trochę, Powiedzmy więcej tych followersów, więc skoro więcej osób cię śledzi, no to tych hejterów też będziesz miał więcej, wiesz co, nie? Połowę to ma wykupione, kurwa, z Indii. Ze stranych, no, tak. Okej, okay, to za chwilę. Jedno konto mi ukradli w tamtym roku i po prostu zbudowałem, teraz rok czasu praktycznie budowałem te konto, tak? I no i prawie 100 tysięcy masz. No nie są to kupione, nie są to kupione followersy i tak dalej, tak więc no co. Za chwileczkę. Zresztą złapało pomysł ostatnio po mnie z blokadą konta, więc. Jeszcze raz co? Zgapiłeś po prostu pomysł, kurczę, ode mnie, że z blokadą konta. Nie, zgapiłem to od Kuby, który prowadzi social media High Liga. Akurat dziwnie akurat po tym, jak ja zablokowałem konto, od razu ty to nie, zrobił. Również mi Meduza, który walczy na High League'u, też mi powiedział, żebym zblokował sobie na profil prywatny. Dobrze. W sensie wtedy dlaczego ja miałbym to, po tobie spapugować? Dlaczego akurat po tobie? Bo dziwnie, akurat ja zrobiłem to i zaraz ty zrobiłeś patrzeć. Dobrze, zapytaj się Meduzy, zapytaj się tej kolegi od razu, bo tutaj obok siedzi, to ci zaraz to potwierdzi. Nawet chyba SMS-y ma. Dlatego nie pierdol głupot, jak czegoś nie wiesz. Dlatego o to mi chodzi. Ktoś czegoś nie wie, a się wypowiada na przykład. I gdybym ja tutaj riposty nie powiedział, no to każdy by tak myślał, że sobie spodnie ściągnąłem, rozumiesz? A tu masz jednego świadka naprzeciwko siebie, który ci zaraz może powiedzieć, jak to wyglądało. Dobrze. Podaję prosty, głupi przykład, nie? Dobrze, to w porządku. No ja wam mogę tylko powiedzieć, że profil High League można polubić i nie trzeba, on nie jest tam zblokowany czy prywatny. Zresztą Arkadiusz Pan Pawłowski na Instagramie Pan Pawłowski też można i nie ma żadnego problemu. Uczciwie, kulturalnie, na czyściutko. A skoro już mowa o kulturalnie, na czyściutko, zobaczymy, czy tak będzie z naszym kolejnym gościem. Kogo witam, kogo goszczę? Cześć, witam. Patryk z Poznania. Kolejny raz. Cześć, Patryk. Mam siema. Nowe pytanie do Denisa. Bo jak wiadomo, odpowiedział mi, że brał sterydy, to mam pytanie, bo jak wiadomo, pewnie dużo osób w Polsce nie tylko bierze te sterydy. I to czy to zawodnicy, czy tam normalni goście. Ja mam pytanie, czy od sterydów maleje? To jest takie już odpowiedź dla wszystkich z Polski. Dla osób, które po prostu biorą albo chcą wziąć i po prostu skoro brał, to może podzielić się informacją taką. To jest kontynuacja tematu, kolego, jeśli masz jaja, to pociągniesz. Powiem ci kolego, nie biorę od wielu lat tych sterydów i nie mam z tym problemu, ale słyszałem, że osoby, które biorą już tak można powiedzieć naście lat, mają z tym problemy, ale nie wiem, czy chodzi
o wielkość tego czy tego. Czyli nie chcę poruszać takich, nie chcę poruszać takich tematów, bo takie tematy tak dziwnie, kurwa, dzieciaki oglądają, wiesz o co chodzi? Trochę tak, w sensie, ale, po prostu, czy, ale nie, ja nie zauważyłem u siebie. Rozumiem, że nie polecasz brać takich rzeczy, jesteś anty teraz, czy raczej jesteś taki, że można, ale z umiarem. Jak to, nie, nie jestem anty, nigdy nie będę, ale jestem za tym, że można brać, ale z umiarem. Na przykład osoby po 40 czy po 35 roku życia lekarz wskazuje brać 1 cm teścia, ale aptecznego setki raz w tygodniu. Dobra, także... Alan, do ciebie też mam pytanie, czy ty też brałeś albo bierzesz, tak szczerze? Tak, kiedyś tak, jak najbardziej, ale nie, jako nie były takiej znacznej ilości. Ja jestem bardzo podatny na jakieś takie bodźce zewnętrzne. Ja mówię, że jak ja nawet systematycznie biorę odżywki, broń, bądź teraz peptydy biorę, to mój organizm jest bardzo podatny na te bodźce zewnętrzne, tak więc ja też sobie nie mogę pozwolić, żeby brać sterydy z tego względu, że ja szybko puchnę wodą i nachodzę tą wodą i po prostu ciężko mi się potem trenuje. Też mam pytanie, wy jako zawodnicy możecie wiedzieć, jak to zrobicie, pewnie znacie wiewióra, co wiewiór może brać, że mu tak się ja spucha? No nie wiem, ja sterydów nie biorę, a i tak puchnę, stary, więc jakby czasami to jest proces. Nie, ale może to myślicie po prostu, jakieś podejrzenie po prostu. Jakieś podejrzenie, znacie wiewióra, kojarzycie wiewióra? Kojarzę. Nie wiem. Tak się ja spucha tak szybko, wiecie chyba, jaką masz szyję, nie da się go udusić. Drugi Tyson. Tyson też miał taką szyję. Ma. Tak, ten Tyson... Tyson. Odbitki, tak. Nie Mike Tyson, bo ludzie mogą... Mike Tyson. A Mike Tyson, okej. Okay. Myślałem, że mówisz o tym Tysonie odbitki na... O... Gołe pieści. Na gołe pieści. Nie. Okej. Okay. Pawłowski, pytanie mam do ciebie, a ty kiedy będziesz się bić w końcu? Cały czas czekam na satysfakcjonującą mnie ofertę. Ja jestem ciężki do zdobycia. To musisz się do Marcina Lejmana zgłosić. Dzięki, pozdrawiam. Ja też pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy cały Wieluń. Tak, dobrze. Jedna rzecz, która też, w sensie ja się bałem, powiem szczerze, jak padło to pytanie o to, czy tam maleje, czy coś, że powiesz, no jeszcze nie zdążył, ale jakby jest to rzeczywiście, jak widzicie, no te pytania na żywo to jest straszna dzicz, nigdy nie wiesz, co dostaniesz, nigdy nie wiesz, czego się spodziewać. Ale chciałem właśnie podpytać troszkę o ten temat, bo nie skończyliśmy jakby tego tematu. Czyli czy to nie jest po prostu tak, że wiesz, że tych hejtów, czy nie wydaje ci się, że tych hejtów masz więcej? Po prostu dlatego, że jakby zasięgi masz większe, więc wiesz, to jest tak, że jeżeli masz milion fanów, no to będziesz miał jeszcze więcej hejterów, niż jeżeli masz 100 tysięcy fanów. Nie ma większych zasięgów. Powiem ci, że ten, spójrz na YouTube, to tam są zasięgi prawdziwe. Powiem ci tak, jeżeli chodzi o... Ma zasięgi teraz dzięki mnie, a nie ja, kurwa, dzięki Menelowi. No, proszę cię. No i o, to ty weź, wpisz sobie na YouTube, to sobie, proszę, kurwa, zobaczysz. Ty masz, kurwa, zasięgi, że masz wykupionych obserwujących. Ja, to ty masz dzięki mnie zasięgi, nie ja tobie. Co ty pierdolisz? Zasięgi lepsze mam dzięki tej federacji High League, bo poznało mnie szersze grono odbiorców, to jest zupełnie inne grono, w której się obracałem. Poznali mnie, Dzięki walce ze mną. Nie, to mi i tak bym tutaj walczył, miałem walczyć z dwoma zawodnikami. Dwóch na jednego, tak miałem walczyć. Takie było pierwsze założenie. O, powiedz coś o tym, to jest ciekawe. Z kim taka pierwsza była propozycja, że dwóch facetów ma się bić ze mną, nie? Jakichś dwóch też nasterydowanych, czy kulturystów, czy coś. Czujesz się komfortowo w takich zestawieniach? Miałeś okazję się mieć? Pewnie, bardzo już na drugą walkę bardzo chciałbym walczyć właśnie z takimi dwoma zawodnikami. Ale oczywiście sama stójka, nie? No bo w parterze to jak dwóch zapią, no może być ciężko, nie? Bo zajdą jeden w nogi, drugi mnie wstrzyma, wiesz, a tak to w stanie stójce możemy się troszeczkę pobić. Nie odbierz tego źle, ale ty jesteś trochę taki walnięty, nie? W sensie ty lubisz jakby ten dreszczyk emocji i jakby nie boisz się niczego. Przynajmniej znaczy, taki obraz się rysuje. Tutaj, głupi nie? Się nie boi niczego. Każdy tam odczuwa jakiś strach, ale mi charakter na przykład nie pozwala walk odmawiać, czy dwóch na jednego, czy trzech na jednego, zawsze wyjdę, nie? No to... Nie cofnę się nigdy na przykład, mocne nie? Pytanie, czego boi się Denis Załęcki? Czego boi się Bad Boy? Albo kogo? Czego się boję? Boję się o zdrowie swojej córeczki, żeby się nigdy nic nie stało, na przykład. No. To bardzo chwalebne. I tylko chyba o to myślę, że zaskoczyłeś. Dobrze, Alan, podobne pytanie. Alan, podobne pytanie do ciebie. Czego boi się Alan Kwieciński, albo kogo? Niczego się nie boję. Niczego się nie boję. Mówię, wygram, przegram. Nic nie tracę. Czyli jak wygram, to urosnę, jak przegram, nic nie tracę. Znaczy, nie mówię teraz stricte o walce, mówię ogólnie. Czegoś pająków bałem się, ale widziałeś, to wiem, ale w końcu przełamałem tą fobię. Położyłem sobie wielką tarantulę na ręku. Teraz jedynie, czego się boję, to tylko węży.
Okej, okay, dobrze. To w takim razie lecimy z kolejnym pytaniem. Kogo witam, kogo goszczę? Witam, witam. Cześć, cześć. Mam pytanie do Alana. Proszę. Słuchaj, Alan, gdzie ty trenowałeś bieganie? Bo widzę, że spierdalałeś, kurwa, konkretnie. No to właśnie z gór wróciłem z biegania. Tak, a... był cały montaż. We're not indestructible. Było. No easy, way, way. Piękne, klasyczne. Teraz takie krótkie pytanko do Denisa. Tak? Gdzie i ile gibałeś, Martko? Jeszcze raz. Gdzie i ile gibałeś? Około roku czasu w Koronowie i w Bydgoszczy. Okej, dobra, to trzymaj się, Martko, dzięki. Pozdro, hej. Pozdro. Trzymaj się, trzymaj się. Nie wszyscy muszą wiedzieć, o co chodzi. Gibałeś, to jest? No, byłem w areszcie śledczym. Okej, okay. No to jakby dla wszystkich w tym momencie jest to jasne. 5 lat temu. Czy to jest dla ciebie jakiś taki temat tabu? Nie chcesz o tym mówić? Nie, nie mam problemu z tym mówić, chociaż wiadomo, o parę sprawach nie chciałbym mówić, tak samo o sprawach kibicowskich, tak samo o sprawach, które się działy za murami, ale nie ukrywam tego, siedziałem we więzieniu. Nie wstydzę się tego, bardzo mnie to dużo nauczyło w życiu, na pewno pokory. Wiele się tam nauczyłem, wielu normalnych, dobrych chłopaków poznałem. Nie siedzi tam sama patologia, tak jak to 3/4 osób myśli. Także lekcja życia i tyle. Dobrze, no to należy z takich lekcji wyciągać wnioski. Alan, w takim razie pytanie... I się tam nie pchać. I się tam więcej nie pchać, bo to jest strata czasu. I się nie pchać, oczywiście, że tak. Życie jest zbyt krótkie na to. Dokładnie. Alan, pytanie do ciebie. Rzeczywiście ten temat został poruszony i tutaj przez osobę dzwoniącą i przez twojego przeciwnika. Wrzuciłeś ostatnio ten filmik, zresztą był też udostępniany przez profil Heilig, jak tam ostro trenujesz. Muzyka oczywiście z Rockiego, klasyczna. To jest twojego oprawca. Słucham? To jest oprawca, nie przeciwnika. Tak. I... pytanie, czy w jakimś stopniu też, jeśli chodzi o ten twój image, starasz się o ten image dbać, czy wiesz, starasz się, czy nie ma czegoś takiego, że czasami myślisz, a zamiast zrobić tam dodatkową rundkę, to wrzucę filmik na Instagrama. Czy czasami... Nie, ja zawsze, jeżeli ja zawsze coś nagrywam, jeżeli ja nagrywam coś, to już zawsze po treningu przeważnie. Przeważnie robię to, jak zrobię trening, wtedy ewentualnie mówię, zróbmy coś jeszcze, ewentualnie to wtedy coś, dawaj, to na przykład coś fajnie wychodzi, to dawaj, coś nagramy i tyle. Czyli to nigdy nie jest kosztem nie, treningu? Treningu nie, absolutnie. Ja zawsze robię trening i wtedy po treningu możemy coś wtedy zrobić. No właśnie, pytanie do ciebie. Czy ty trenujesz, jakby starasz się trenować tak właśnie bardzo mocno zawodowo, czy wierzysz po prostu, że twoja przewaga fizyczna da ci tutaj nie, to, co potrzebujesz, żeby wygrać? Teraz zmieniam zupełnie sposób życia, jaki miałem do tej pory. Teraz chcę postawić typowo na sport. 2 miesiące po tej walce, po High League'u, walce z Alanem, mam bardzo, bardzo, bardzo ważną walkę w swoim, najważniejszą walkę w swoim życiu. Jak wygram, to na pewno parę leveli wyżej wskoczę. Będzie to bardzo mocny zawodnik. Będziemy się bić na zasadach K1, na małe piąstkówki. Także nie mogę się doczekać i po prostu też mam zamiar swoją szkółkę otworzyć w Toruniu, robić tam treningi indywidualne, bo mam bardzo dużo chętnych. Także chcę iść w stricte sport. Będę starał się iść w stricte sport. Zobaczymy, jak życie pokaże. I co tam jeszcze zapytałeś? Głównie o to chyba, ale tak? Rzeczywiście jakby wolałbyś być poważanym sportowcem, czy jednak mieć ten taki uliczny szacunek, wiesz, czy zabijaką? Szacunek już mam, którego nikt mi nigdy w życiu nie zabierze. A to, że będę sobie trenował, tak jak trenowałem do 18 roku życia, dzień w dzień, wtedy byłem typowym stricte sportowcem. No, także chyba to wszystko. Okej. Okay. Mówiłeś wcześniej, bo tutaj jakby Denis mówił o swoich ambitnych planach założenia szkółki, że jest dużo chętnych i tak dalej. Mówiłeś wcześniej, że twój przeciwnik nie ma techniki, że on nie powinien tego robić. Jako jednak sportowiec z osiągnięciami, rzeczywiście uważasz, że twój przeciwnik nie powinien uczyć sportu walki? No najpierw powinien coś osiągnąć, tak? Jeżeli kurczę chce się wziąć za trenerkę i tak dalej, to przede wszystkim podejście psychologiczne, podejście techniczne, wtedy możesz chyba i doświadczenie. A ty prowadzisz treningi personalne? Tak, prowadzę. Tak, ale sportu walk? Tak. A osiągnąłeś co więcej ode mnie? Tak, trzykrotny wicemistrzem świata jestem w K1. Federacji, 2 razy WKF i raz ISKA. K1 to spoko. Okej, okay, a tymczasem tutaj... łączymy się z kolejnym naszym widzem. Kogo witam, kogo goszczę? Jestem Jakub. Cześć, Kuba. Z Gdańska. O, pozdrawiam Gdańsk. No, również pozdrawiam całych tutaj. I Denis, mam ciebie pytanie. Tak? Czy pamiętasz, jak wypociłeś liścia dzieciakowi w Alfie w Grudziądzu? Gdzie?
w Grudziądzu. Wypłaciłeś liścia dzieciakowi w Alfie w Grudziądzu. Alfie? Tam to jest galeria czy co? Nie wiem. To jest klub czy galeria jakaś? Galeria. A kiedy? Nie pamiętam. To było na przestrzeni jakoś roku, dwóch. O kurwa, szczerze ci powiem, że nie pamiętam kiedy byłem w galerii w Grudziądzu. Tak dużo tych liści wypłacasz, że... Nie. Ja w Grudziądzu nie wiem, czy byłem kiedykolwiek w galerii. Nie wiem, czy mnie z kimś nie pomyliłeś, ale też mogę mieć dziurę, także mogę nie pamiętać, dlatego ci nie powiem, czy to zrobiłem, czy nie. Chociaż kurwa chciałbym wiedzieć, bo to aż ciekawy jestem. Bo to warto jednak wiedzieć, czy się w Grudziądzu było, czy nie. Nie wiem, no nie potrafię sobie przypomnieć sytuacji. Nie, do takiej dziury to nie ma co. Jeszcze raz? Do takiej dziury to nie ma co. Ale co nie ma co? Do tego Grudziądza. No, nie ma co, no jest to dziura, także tam nie jest zbyt miło. Zbyt no i w tym momencie, ja jestem przekonany, że kolejny telefon będzie każdy kogoś z Grudziądza. Każdy ma jasno jak Tak, będzie telefon z Grudziądza i w końcu będzie coś anty-Denis. Czy masz jeszcze jakieś pytanie? Nie jest właśnie anty-ja. No właśnie mówię, że nie. Masz jeszcze jakieś pytanie? Wszyscy są anty-Alan. No to Alan, mogę mieć jakieś pytanie, czy jest przygotowany na mocy spierdol po prostu. No i wtedy to się okaże. Aż się opluł. Nie, to się okaże, bo właśnie się zaśmiałem z tego względu, że każdy mnie skreśla, a uwierzcie mi, że sądzę, że zaprezentuję bardzo dobrą formę. Czemu uciekałeś? To jest pizdą. Pizda to ty mówisz, miałeś kurwa na drugie. Miałeś mieć. Kurwa, każdy ma ci jebekę, chłopie. Kurwa, każdy chłopak w Polsce i każda dziewczyna. Aż dziwne, Denis, że ten tekst tak cię nie uderzył, bo ty bardzo agresywnie, mocno reagujesz na to. Co ja mam mu zrobić, jak zaraz będę mnie trzymać? A mi się nie chce kontuzji zaraz zrobić, coś sobie zrobię, kontuzję przez przypadek i tyle. No dobra, no i po co miałem kurwa do niego podchodzić? Kurwa, jak ochroniarz, żeby zaraz skurczyli? No po co miałem do ciebie podchodzić? No. Ja pokażę kurwa walkę w 5 lutego. Ja tu się nie będę kurwa z tobą przypychał. No szkoda, że tylko na duże rękawice, bez kurwa, ja pierdolę. Po co ja się mam tutaj z tobą kurwa przypychać? Szarpać, powiedz mi, po co? Po co mieliśmy się tutaj szarpać? Tak sobie. Dla widowiska. Widowisko zaprezentujemy 5 lutego. Bardzo mi się podoba, że Kuba, jakby ludzie w ogóle zapomnieli, że on tu jest, a Kuba tylko tam swoje 3 grosze, taki po prostu diabełek na ramieniu. Wbija szpileczkę pana. No tak, Kuba, dzięki, że jesteś. Czy masz jeszcze jakieś pytanie do kogoś? Nie, no trzymajcie się tam, nie? Dobra, trzymaj się. To trzymaj się. Kurczę, strasznie dziwna sytuacja, powoli zbliżamy się do końca, a praktycznie nigdy nie było, na żadnym odcinku Rondek nie było tak, że po prostu wszystkie telefony były jakby anty jedna osoba. Zawsze było tak. W końcu dzwonili nie, po prostu nie, że ludzie. Ja teraz namawiam, na zasadzie w tym momencie dzwonimy, żeby zrobić kuku Denisowi. Ja się tym nie przyjmuję, naprawdę. Ale jestem bardzo zdziwiony. Po prostu Heilig chyba ma samych odbiorców z mózgiem. No w sensie, bez kitu. Jakby nie będę się kłócił z tym, no bo no. Hello, moi drodzy, wszyscy, którzy ogarnęli bilety i pay-per-view, wiecie, że jesteście the best.